Dzisiejszy materiał jest realizowany razem z Pracuj.pl. Niektórzy marzą o tym, żeby zostać kierowcą ciężarówki, inni o tym, żeby zostać strażakiem. A ja specjalnie dla Was dzisiaj sprawdzę pracę magazyniera, więc zostańcie do końca materiału. Przed rozpoczęciem pracy na magazynie przeszedłem szkolenie BHP, więc trzeba pamiętać o kasku. Fryzura troszkę się popsuje, ale nieważne. I o firmowym polarku. Teraz możemy zaczynać. Witam Cię, Janku. Cześć. Dzisiaj znajdujemy się na magazynie. Ja już zadbałem o swoje BHP, mam kask. A Ty mi teraz powiesz, jak wygląda praca magazyniera. Na początek zaczniemy od czegoś prostego. Jedno z podstawowych zadań magazyniera to będzie kompletacja zamówienia. Tutaj masz sprzęt, którego będziesz potrzebował, to znaczy kolektor, na którym system przydzielił Ci już zadanie do skompletowania. Tu jest dokument WZ, na którym są wyróżnione produkty, które musisz zebrać. No i myślę, że za chwilę przejdziemy do roboty. Dobra, bo jak dla mnie to jest tego wszystkiego ogrom. A jakie są zarobki w ogóle w pracy magazyniera? Zarobki wahają się oczywiście od stażu pracy. Część zarobków to jest premia uznaniowa, która zależy od kierownika, natomiast wahają się w przedziale od 2,5 do 3,5 tysiąca. Netto. I też są zależne, czy osoba ma kurs na przykład na wózek, to czy są, go nie ma. To są raczej zarobki magazyniera, który posiada już uprawnienie na wózki, rzeczywiście może 100% tej pracy w magazynie wykonać. A ktoś taki jak ja, który jeszcze na przykład takiego kursu nie ma skończonego, ale przychodzi popracować, na przykład pakować do tego wózka tutaj na komputerku, to jest mniej więcej? Od 2 do 3 tysięcy złotych wynagrodzenia. I gdzie taką pracę jak w Waszym magazynie na przykład najlepiej znaleźć? No, ogłaszamy się na Pracuj.pl. Aha, czyli tam można wejść, poszukać, wysłać CV i... Wysłać CV, tak jest, przyjść na rozmowę kwalifikacyjną. Pokazać, co się umie, bo to jest pokazać, co się umie, dokładnie. Najważniejsze, co Cię interesuje, jest tutaj. N4200. To tutaj. Tak, czyli to jest. Są te produkty, tutaj jest napisane, że ilość 3, czyli 3 sztuki musisz czyli spakować. 3 sztuki musisz przygotować do spakowania. Na razie wkładamy je do wózeczka. Dobra. Świetnie, na zielono. Czyli teraz idziemy do następnego produktu. Tak jest, szukamy następnego produktu, regał P. Okej, czyli ten magazyn jest tak jakby magazynem usługowym. Do wynajęcia, tak? Że tak. Ktoś wynajmuje Waszą powierzchnię. Tak, tak. A, czyli... Tak zwany operator logistyczny. Ile takich, nie wiem, zamówień dziennie ma taki magazyn cały? Cały magazyn od kilkuset w spokojniejszym okresie do około 1500, 2000 dziennie do złożenia. Ilu pracowników mówimy, tak pracuje mówimy na... o sezonie. Pracowników pracuje około 14 osób, natomiast nie wszyscy pracują na hali, tak jak nie wykonują takiej pracy jak my teraz. Część osób pracuje w biurze, ponieważ te zamówienia trzeba przeprocesować w komputerze, czasami to jest poprawić. Jednozmianowa praca? Nie, jak to jest? Od której do której pracujecie? Standardowo poza sezonem pracujemy rzeczywiście w jednej zmianie. Magazyn pracuje od godziny 7 do godziny 17. Czyli każdy z pracowników pracuje 10 godzin? Pracownicy pracują 8 godzin, natomiast są pracownicy, którzy przychodzą wcześniej przygotować magazyn do pracy. Aha. I są tacy, którzy zamykają, ładując ostatnie samochody i zamykając magazyn. Okej, tak powiedziałeś nie w sezonie, a co to jest sezon dla takiego magazynu? Okres przedświąteczny oczywiście. Głównie, tak? Głównie. Aha. Ludzie zaczynają kupować prezenty, sklepy internetowe zaczynają więcej sprzedawać, podobnie sklepy. I jest ruch w magazynie. Dokładnie, jest ruch w magazynie. Przy pakowaniu trzeba pamiętać, że w samochodzie paczki lubią się przewracać, więc żeby się nie obiła, lepiej ułożyć ją tak, żebyśmy z boku mogli jeszcze dołożyć wypełniacze. Aha, no tak. Zabezpieczoną paczkę możemy zamknąć. Zakleić. Zaklejamy taśmą. I do niektórych paczek, dokładnie, dołączamy dokumenty. Dokumenty naklejamy na paczkę, żeby klient mógł sprawdzić, co do niego przyjechało, więc musimy nakleić kopertę. Ta koperta jest samoprzylepna. O. I do koperty możemy spakować przykładowo dokument WZ i w odpowiednim czasie przyjedzie po nią kurier, odbierze i dostarczy do naszego klienta. Dobra, czyli odkładamy. Co się dzieje, jeśli pracownik, nie wiem, najedzie wózkiem na jakąś paletę albo coś naprawdę spieprzy, że zepsuje jakiś produkt? Kto ponosi za to odpowiedzialność? Nasza firma oczywiście, natomiast posiadamy ubezpieczenie od takich wypadków. Okej, czyli lepiej tego nie robić, ale jak coś się oczywiście, stanie... Oczywiście lepiej tego nie robić, natomiast wypadki się zdarzają. Wiadomo. Dokładnie. Wygląda na to, że niewielki transport do miejsca na polskich wystarczy. Drogach nie wiadomo. Na transport nie, do regału wystarczy. Jak będziemy chcieli ładować na samochód, to byś musiał się jeszcze troszkę przy tym napracować. I troszkę gęściej. Troszkę gęściej. Na szczęście od tego mamy maszyny, która zrobi to lepiej od Ciebie. Jazda z tą paletą. A co trzeba wiedzieć na temat właśnie takiego paleciaka? Czy trzeba na paleciak mieć jakieś szkolenia, czy paleciak... Nie, takie zwykłe ręczne paleciaki może je obsługiwać każdy. Troszkę trzeba się przyzwyczaić do jego obsługi, ponieważ nie jest być może najprostsza,
ale absolutnie żadnych uprawnień na nie trzeba. A są jakieś zasady właśnie co do takiego paleciaka, nie wiem, czego nie można, co można? Przede wszystkim nie można dźwigać nim za ciężkich palet, bo można się wtedy, że tak powiem, uszkodzić. Od tego są wózki elektryczne, które tutaj też na magazynie jeżdżą. Na te wózki już potrzebne jest uprawnienie, żeby się nie poruszać. Czyli na takie paleciaki elektryczne już trzeba mieć uprawnienie, tak? Tak, dokładnie. Trzeba już mieć uprawnienie, żeby się nimi poruszać. Natomiast jakby takie przeszkolenie dla osoby, która pierwszy raz z takim paleciakiem ma styczność, zawsze kierownik przy wdrożeniu do pracy zawsze przeprowadza. Możemy zeskanować lokalizację, czyli ten kod kreskowy. Nie musimy podchodzić tak blisko, tak naprawdę z tej odległości spokojnie można... I teraz on się pyta, gdzie będziemy to kłaść. Dokładnie, musimy wybrać poziom, 0,0, dokładnie. Już coś wiem. Teraz musimy zeskanować nasz produkt i teraz możemy paletę wprowadzić na miejsce, jest przypisana lokalizacja do... I on wie, jak później na przykład zrobimy zapytanie na temat właśnie produktu z tej palety, to dokładnie. On wie, że pod 03100 jest ta paleta. Dokładnie, jest paleta z tym kodem kreskowym. Jedziemy dalej. I powiedz mi, jak tutaj z przerwą? Przerwy są oczywiście tak zwane na papierosa, krótsze przerwy. 5-minutowe to są 2-3 przerwy w ciągu dnia pracy. Często zależy to od tego, ile pracy danego dnia mamy. I jedna dłuższa przerwa, na której można sobie zjeść lunch, obiad, odpocząć. To idziemy na taką przerwę, chwilę odpoczniemy, zjemy lunch i odłożymy ten pistolet. Chodźcie. Wy nie wiecie, co jest w tych kartonach wszystkich, tak? Czyli może przyjść wszystko do waszego magazynu, czy raczej teoretycznie, klient musi... Teoretycznie tak, i klient powinien nam zaawizować i poinformować nas, co jest zaopakowane, ale nie zawsze i nie każdą przesyłkę możemy otworzyć, niektóre muszą być zabezpieczone, zaplombowane. I co wtedy? Kto ponosi odpowiedzialność za te paczki, które są na magazynie? Odpowiedzialność za nie ponosimy my, ale... do granicy tego, co nam klient powie. Powiedz mi, jak, nie wiem, z wykształceniem albo jak ze szkołą, czy trzeba coś kończyć, żeby zostać magazynierem? Przede wszystkim wystarczą chęci do pracy. Tak naprawdę do pracy, którą my tutaj wykonujemy, którą tobie pokazujemy, tą pracę może wykonać każdy. My tego możemy nauczyć, to nie jest trudne. Jeżeli ktoś chce pracować, jeżeli ktoś chce się tego nauczyć, to nie jest absolutnie trudne, ani czasochłonne. Polecałem pracę magazyniera. Jak na razie wszystko jest takie do nauczenia, bo pokazałeś do nauczenia. Trzeba umieć liczyć, znać alfabet. Wiązać słupy z folii i jakoś damy radę. Porozmawialiśmy troszkę o wózku, tak tym zwykłym paleciaku, a teraz jesteśmy na jakim elektrycznym? Tak jest, to jest wózek elektryczny, zwany też Reach Track, ponieważ on za pomocą tego wózka wstawiamy palety na wyższe poziomy na naszym regale. I tu już i do takiego wózka, trzeba być wyszkolonym, trzeba mieć specjalne uprawnienia operatora tego typu wózków. Czyli ktoś, kto się przyjmuje do pracy magazyniera, musi mieć takie uprawnienia, czy może przyjść bez nich i jako, nie wiem, wspomożecie go, czy... W naszej firmie uprawnień nie musi mieć, ponieważ możemy go przeszkolić, zafundować mu szkolenie operatora. Przyjmujemy też osoby, które nie mają uprawnień na wózki, ponieważ zwyczajnie tych wózków nie obsługują. Oni wtedy wykonują prostsze prace, jak na przykład obsługa wózków ręcznych. Ale jakby ktoś chciał podnieść swoje kwalifikacje, to mimo wszystko... Tak jest. Może. Współpracujemy z firmą, zapewniamy takie szkolenia. I przodem wjeżdżam, tak? Tak jest. Przodem musisz wstawić paletę na maszynę, zielony przycisk. I ona sama będzie już jechała do góry. Nie widziałem czegoś takiego nigdy, tak? Zobaczymy. Tak jest. Zawsze na dole folii kilka razy, żeby podstawa mocno się trzymała. O Boże, się człowiek namacha. I wyjazd. Zostałem wyszkolony, jak nią podjechać, czyli można paletę podjechać od boku. Nie tak jak myślałem, że tylko podjeżdżamy nią od tyłu. Proszę bardzo. Sporym plusem pracy magazyniera jest na pewno to, że jeśli nie mamy ukończonego kursu na wózek widłowy, nasz pracodawca może nam go zapewnić. Kolejny plus to duża ścieżka kariery, a minusy – monotonna praca i w sezonie świątecznym jest duże prawdopodobieństwo na nadgodziny, choć dla niektórych może być to plus, bo można więcej zarobić. A jeśli praca magazyniera nie jest waszym wymarzonym zawodem, ale ciągle szukacie pracy, znajdziecie ją na pracuj.pl. Są tam dziesiątki tysięcy ogłoszeń od sprawdzonych pracodawców, więc do roboty! Za regularny dzień pracy magazyniera można zarobić 120 zł. Czy to dużo, czy mało? Ocencie sami w komentarzu. Odcinek powstał we współpracy z pracuj.pl.